Hejka, witam wszystkich w nowym filmie. Dzisiaj przedstawiam Wam 5 propozycji na romantyczny wieczór z dziewczyną albo z chłopakiem. Słuchajcie, moim zdaniem takie mdłe filmy o miłości to nie jest dobry pomysł na wieczór. Prędzej byłabym za tym, żeby włączyć jakiś horror, ale uważam, że najlepszym pomysłem na film jest po prostu komedia. Śmiejmy się i kochajmy i świat będzie piękny. Oto moje propozycje. I mean, this is unbelievable. There's no city like this in the world. You're in love with a fantasy. I'm in love with you. Nice. I think we have a lot of commitments, but I'm sure it's... Well, what? Right. What do you think Gil goes every night? He walks and gets ideas. O północy w Paryżu to film, który opowiada o parze, która wybiera się na wycieczkę do Paryża, żeby tam zaplanować swój ślub. Główną rolę gra Owen Wilson i Rachel McAdams. Rachel, która gra postać o imieniu Ines, spotyka tam swojego znajomego ze studiów i postanawia z nim spędzić czas, a jej narzeczony Gil chce zwiedzić Paryż, to postanawia po prostu sam sobie nocami pochodzić po ulicach Paryża. Spotyka Ernesta Hemingwaya, Gertrude Stein albo Salvadora Dalego, którego gra Adrien Brody, bardzo fajna postać. I ten film jest naprawdę magiczny, przeuroczy. Moim zdaniem jest to idealna propozycja na romantyczny wieczór. No English? No. Right? Double. Has to meet her family. It's my mother. It's okay, it's just my mother. Do you have anything to wash? She wants to know. Dwa dni w Paryżu to z kolei film o parze, która przechodzi kryzys i chcąc naprawić swój związek, wybierają się również do Paryża, do rodziców głównej bohaterki, którą gra Julie Delpy, która jest również reżyserką, scenarzystką, stworzyła nawet muzykę do tego filmu. W przezabawny sposób pokazuje takie stereotypowe wady Francuzów i Amerykanów. Wycieczka, która miała być uzdrowieniem związku, tak naprawdę zamienia się w totalne piekło, ale film jest pokazany w taki prawdziwy sposób, z olbrzymią dawką humoru i na pewno Wam się ten film spodoba. This is the last of them. Oh. Oh. She comes with a lot of baggage. This is your bedroom. Where is Andrew's room? He'll sleep in here with you. Great, because we'd love to snuggle, don't We're we, honey? Huge snugglers. Breakfast for the happy couple. Just a second. Spoon me. Oh my God, what is that? I'm sorry. What is it? It's the morning. I film mniej więcej polega na tym, że Sandra Bullock gra Kanadyjkę, która mieszka w Stanach, ma być deportowana do Kanady, więc postanawia wyjść za mąż za swojego pracownika, którego traktowała okropnie. Tego pracownika gra Ryan Reynolds. To jest pierwsza kwestia, dla której musicie obejrzeć ten film. Jest w tym filmie po prostu boski. I oni razem wybierają się na weekend do miejscowości Sitka na Alasce. To jest w ogóle moje marzenie, żeby rzucić wszystko, pojechać na Alaskę i prowadzić piękne, bezproblemowe życie. Anderson from Composure Magazine. Our resident how-to girl. I want to write about things that matter. What are you working on now? How to lose a guy in 10 days. I could start by dating a guy and then drive him away. Doing everything girls do wrong in relationships. I can sell myself to any woman. I'd like to see you prove that. You would. Make a woman fall in love with you. You're on. So who's the lucky girl? Her. Her who? Her in the gray dress. Hi, I'm Benjamin Barry. Andy Anderson. Oh, you are already falling in love with me. I'm gonna make you wish you were. Jak stracić chłopaka w 10 dni? To jest film, który ja widziałam jakieś 10 razy. Ostatnio już mnie nie śmieszył tak bardzo oczywiście jak za pierwszym. Tak uważam, że to jest jedna z bardziej śmiesznych komedii dotycząca właśnie relacji facet-kobieta. W filmie chodzi o to, że dziennikarka grana przez Kate Hudson musi napisać artykuł pod tytułem Jak stracić chłopaka w 10 dni. I wybiera sobie królika doświadczalnego. Ten facet również zakłada się ze swoim szefem o to, że rozkocha w sobie kobietę w 10 dni i przyprowadzi ją na taką dużą imprezę. No i facet robi wszystko, żeby ona się w nim zakochała, a ta kobieta popełnia wszystkie najgorsze możliwe błędy tylko po to, żeby on ją zostawił i znienawidził. I ostatni film przedstawia trochę inny typ humoru. Zobaczcie fragment. Let him taste it. Very good. Excuse me. Yeah? Undesirable side effects. Basically, you look like you're drunk. Do you know what they were arguing about? Ethan wouldn't let Zachary be a part of his gang. Did you know that Ethan had a gang? No! Jak się pewnie część z Was domyśla, jest to film Rzeź Romana Polańskiego, którego akcja, prawdę mówiąc, przez cały film odbyła się w salonie. Film ma charakter trochę takiego przedstawienia i chodzi o to, że dwie pary spotykają się w mieszkaniu jednej z par po to, żeby omówić bójkę ich dzieciaków. I na początku są do siebie bardzo mili, uprzejmi, ale z upływem czasu
wszystkim puszczają nerwy i zaczyna się wywalanie brudów i wszyscy zaczynają być prawdziwi. Także to są moje propozycje, które podniosą poziom endorfin i serotoniny i dopaminy i będziecie na pewno radośni. I teraz tak, mam dla Was do rozdania 25 kodów. To oznacza, że 25 osób z tych, które zostawią komentarz, dostanie kod, dzięki czemu będziecie mogli obejrzeć któryś z tych filmów, które wymieniłam w serwisie Telewizja Tu i Tam lub jakikolwiek inny. Jeśli chcecie wygrać taki kod dostępu, musicie zostawić mi komentarz z propozycją Waszego idealnego filmu na romantyczny wieczór. No i musicie oczywiście krótko uzasadnić swój wybór. Pozdrawiam Was serdecznie, pa pa!